Cieszę się, że znów dzisiejszego już no nie poranka, ale zbliżamy się do południa. Możemy być razem i skupiać swoją uwagę na tym, co Boże Słowo ma nam do przekazania. Z pewnością niektórzy z Was zauważyli, że ja mam takie specyficzne podejście do Bożego Słowa, do Pisma Świętego. Traktuję go jako taki podręcznik życia. Jest to coś takiego, co mogę, jak niektóre panie biorą książkę kucharską i tam przeczyta, o, fajny przepis, muszę go wypróbować. Wiecie, że Biblia, że Boże Słowo jest właśnie takim zbiorem różnych przepisów, które warto zastosować w swoim życiu, bo to jest droga pewna, sprawdzona. Bóg stoi za tym. Dlatego w Bożym Słowie możemy znajdować właściwie wszystkie te istotne sprawy, które dotyczą naszego życia. Oczywiście w Biblii może nie znajdziemy wszystkich odpowiedzi, które być może interesują czy intrygują nasze umysły, ale przecież najczęściej te pytania, które się rodzą w naszych umysłach, są często takimi hipotetycznymi. A co by było, czasami do mnie przychodzą niektórzy ludzie, mówią, pastorze, a co by było, wyobraźmy sobie, gdyby była taka sytuacja i to, to jak ty myślisz, Bóg by to ocenił? Ja mówię, a to jest coś, co się dzieje w twoim życiu? No nie, ale tak sobie myślę. No ja mówię, to nie o to chodzi. Bóg jest Bogiem rzeczywistym, w takiego wierzę i Bóg się odnosi do konkretnych rzeczywistych sytuacji. To my bardzo często uciekamy od takich rzeczywistości. Kryjemy się za parawanem pewnych pozorów, duchowości czasami, pewnych zasłon, które mają sprawić, że jesteśmy postrzegani przez pozostałych, a i sami w pewnym momencie zaczynamy wierzyć, że jesteśmy innymi niż naprawdę. Wczoraj zasygnalizowałem, że ten czas, który tutaj będziemy wspólnie spędzać, chcę poświęcić nie tyle naszemu duchowi, bo zakładam, że jeżeli nie wszyscy, to w olbrzymiej większości duch każdego z nas jest ożywiony dla Boga, że ma społeczność tą ścisłą z Bogiem, że przeżyliśmy nowozrodzenie. Dlatego moje przesłanie dzisiaj i w ogóle w czasie tego kempu jest do ludzi, którzy właśnie mają tę duchową relację, tę duchową społeczność z Bogiem. Ale to, że duch jest odrodzony, że przeżyłeś nowozrodzenie, wcale nie musi oznaczać, że wszystko pozostałe jest automatycznie naprawione i zmienione. Tak wcale nie jest. Każdy z nas wychowany w innej rodzinie, w innym środowisku, w innych okolicznościach po nowonarodzeniu w dalszym ciągu zachowuje pewne zwyczaje, pewne systemy wartości i wiele z nich wcale nie są szkodliwymi, ani w żaden sposób nie należy je zmieniać, no bo jak ktoś umie robić pierogi albo gołąbki, to wszystko jest w porządku. To nie przeszkadza. Ale inni tego nie potrafią, bo tak nie zostali wychowani. Moja mama nigdy żurku nie ugotowała. Dlatego mówię, najlepszy żurek, jaki jadam, to taki z torebki, gorący kubek Knora. Mówię, nawet mama w domu takiego nie ugotowała. Wiecie, to są sytuacje, które wychowaliśmy się i to nie są te szkodliwe, czy jakoś tam narzucające nam, ale są pewne systemy wartości, które wynosimy ze starego naszego życia. Niektórym z nas udało się przeżyć nowozrodzenie w miarę szybko, mając naście lat. Ale to wcale nie oznacza, żeśmy już nie nasiąknęli pewnymi starymi przyzwyczajeniami z tamtego świata, z tego, co tam było istotne i ważne. I teraz nasz duch jest ożywiony, a my ciągle się zmagamy z pewnymi sprawami. I teraz jak sobie z tym poradzić? Z czasem, kiedy euforia
nowonarodzenia mija, zaczynamy się, przynajmniej ja zacząłem się zastanawiać i doznawałem pewnego rozczarowania. Jak to jest? Jestem narodzony na nowo? No tak, no jakaś tam, jakieś potwierdzenie miałem, bo Duch Boży potwierdza Duchowi naszemu, że jesteśmy Jego własnością, przecież nie? W związku z tym to potwierdzenie jakieś było. Ale zadawałem sobie pytanie, dlaczego moje życie jest takie, jakie jest? Gdzie jest ten błąd? Gdzie jest to brakujące ogniwo, które trzeba by było naprawić, uzupełnić czy zmienić? Dlaczego tak nie jest, że no tak, drugi list do Koryntian 5:17, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ale tak szczerze powiedziawszy, patrzę na swoje życie i myślę, a gdzie to nowe? A gdzie to nowe? Ja wiem, że mogę zadeklarować, stare przeminęło, halleluja, bracia i siostry, cieszmy się i zrobić z tego wielką euforię, ale wychodząc z powrotem z tego pomieszczenia, wracam i to stare idzie z nami, jak poprzednio. Czy tak powinno być? No więc niektórzy mówią, to jest proces. I mają poniekąd rację, bo to jest proces, no rozwijamy się. Drudzy mówią, no mam ciągle problem z grzesznymi przyzwyczajeniami, ale staram się je ogarnąć. Niektórzy wskazują na jakąś taką silną wolę, jeszcze na inne aspekty kładą akcent. Zadałem sobie pytanie, czy to jest możliwe, aby chrześcijanin po nowozrodzeniu mógł się czuć osobą spełnioną, kompletną, usatysfakcjonowaną. Wiecie, to ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie. Dlatego, że jeżeli tacy nie będziemy, to skuteczność naszego przekazu Ewangelii dla innych ludzi, dla naszego otoczenia, dla naszych bliskich jest bardzo zaniżona. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy reklamują jakieś przedmioty, wyroby, cokolwiek, w koncerty czy coś, oni są tak bardzo podekscytowani, mają dobrą szkołę za sobą, aby nawet jeśli nie, ten prezenter nie weźmie udziału w tym koncercie, ale wydaje ci się, że on już był na tym koncercie wiele razy i jest tak podekscytowany, że you must have it. Tylko tego ci potrzeba do szczęścia. Jak posłuchasz kogoś, to ci reklamuje. No i potem często to jest właśnie dźwignia jest, raczej reklama jest dźwignią handlu, no więc ludzie kupują, bo zostało to specjalnie zareklamowane. Chrześcijanin, który mówi, przeżyłem nowozrodzenie, Chrystus jest wspaniały, ale w jego sercu następuje jakieś rozdwojenie, rozdarcie. Jest to tylko taki na użytek tego świadectwa, ten uśmiech przyklejony i radość uzewnętrzniona. Ludzie to wyczują. Może tego nie nazwą tego, ale tak odchodząc po takim świadectwie powiem, ja i tak mam dość swoich zmartwień, po co mi jeszcze kolejne? Drodzy, tak być wcale nie musi. Takich pytań można sobie zadawać wiele. Czy jest na to rozwiązanie, czy jest jakaś odpowiedź? A jeśli nie, to gdzie tkwi przyczyna? No więc niektórzy dopatrują się przyczyny w takim stanie takiego zawieszenia duchowego, w tym, że może ktoś się tak nie w pełni szczerze narodził na nowo. Czy można się tak do połowy narodzić? Nie. Ja się też z tym zgadzam. Albo się narodzi, albo się nie narodzi. Więc odrzucam tą tezę, że ktoś się tak nie w pełni narodził na nowo. No tak jak powiedziałem, inni próbują zastosować silną wolę i tą silną wolą jakoś tak opiełznać swoją postawę i nadać kształt swojemu chrześcijaństwu. A najgorzej wydaje mi się jest z tymi, że ani jedno, ani drugie nie biorą pod uwagę, tylko zaczynają się przyzwyczajać i przyzwyczajają się do życia w takim rozdwojeniu. Inaczej jest, gdy jestem na nabożeństwie,
Inaczej jest, kiedy rozmawiam z innymi chrześcijanami. Jestem tak wdzięczny Bogu za wszystko i tak dalej. A potem idę do swojego pokoju ze swoimi problemami, ze swoimi lękami, ze swoimi obawami, jakimś nie do końca usatysfakcjonowanym życiem. Wiecie, mnie bardzo kiedyś poruszyło rozmowa jedna duszpasterska. Przychodzi do mnie osoba już może z 15-20-letnim stażem wiary. I mówi do mnie: pastorze, przyszłam wyznać coś. Ja mówię: tak, no to porządku. Mów, co ci leży na sercu. Ona mówi: żałuję, że się narodziłam na nowo. Normalnie tak samo zareagowała. Tyle, że nic nie powiedziałem, ale wsadziło mnie w siedzenie. Mówię: co? Pastorze, moje koleżanki mają szczęśliwe życie, mają wspaniałe życie, mają mężów, mają dzieci, wszystko im się układa, a ja? A rodziłam się na nowo? Za wcześnie. Wiecie, to jest problem. To jest problem. Bo mogłabym sobie na to pozwolić, na tamto pozwolić. I tak, i tak. Ja mówię: słuchaj, a skąd wiesz, że tobie by się powodziło? A może by było zupełnie inaczej? Może na pierwszym takim twoim wyskoku tu czy tam na jakiś dancing, czy dyskotekę, czy coś, mogłoby się wydarzyć różne złe rzeczy. I co wtedy? I wtedy relacja z Bogiem, ani relacji z Bogiem, ani szczęścia, które ty nazywasz dzisiaj szczęściem. No bo czy do końca są szczęśliwymi? Jeśli nawet, to są bańki mydlane, które sobie tak idą do momentu, kiedy okaże się rzeczywistość. Bo przecież to życie się skończy. I choćby było najszczęśliwsze, choćby było najwspanialsze, choćby opływało we wszelkie dobra tego świata, przyjdzie dzień, albo głos trąby archanielskiej usłyszymy, albo nasi znajomi usłyszą pieśni pożegnalne na cmentarzu. I co wtedy? No tak, ale to... No właśnie, no tak. No drodzy, ale ja nie chcę być taki bardzo minorowy i tak bardzo głęboko się, tak powiem, zanurzać w takie negatywne rzeczy. Więc chrześcijanin pozbawiony tej prawdziwej radości życia ma życie. Ale co to za życie? Będąc właśnie w takim stanie, trudno jest głosić skutecznie Ewangelię, jak już powiedziałem. I tutaj chcę wam powiedzieć, że ja osobiście, może nie wszyscy się ze mną zgodzicie, ale ja osobiście widzę bardzo wyraźnie, patrząc na Boże Słowo, że problem tkwi nie w naszym duchu, który zrodzony i przebudzony dla Boga żyje w tej bezpośredniej relacji z Nim. Ale problem tkwi w naszej duszy. Dlatego tej cząstce naszego bytu, naszego istnienia będę poświęcał uwagę, chcę poświęcać uwagę, dlatego że to jest właśnie to, że dusza nasza odgrywa tutaj wielką rolę. I za chwilę będę cytował niektóre teksty Bożego Słowa, aby to potwierdzić. Czymże jest ta nasza dusza? Oczywiście nie oczekujcie, że będę podawał wielce wyrafinowane naukowe definicje, bo ich można znaleźć mnóstwo różnych. Zresztą tak naprawdę jest to trudne do zdefiniowania, to nasze wnętrze. Są takie poglądy, że tylko jest ta sfera naszego wewnętrznego człowieka i ciało, a więc jak gdyby nie ma podziału na trzy elementy: duch, dusza, ciało. Inni dzielą na duszę, ducha i ciało. Trudno jest w tym zakresie, że tak powiem, jednoznacznie do końca to definiować. Ale mówiąc o duszy, chcę podkreślić, że mam na myśli emocje, uczucia, tą sferę naszych emocji, uczuć.
Chcę również do duszy i zaliczam do duszy nasz intelekt, czyli zdolność do logicznego myślenia oraz ten element naszej istoty, która podejmuje decyzje, a więc nasza wola. Jesteśmy skomputeryzowanym społeczeństwem już teraz coraz bardziej, także pozwólcie, że odwołam się do komputerowego przykładu. Dla mnie dusza to swego rodzaju taki system operacyjny, który pozwala użytkownikowi komputera porozumiewać się z procesorem. No bo słuchajcie, jak byśmy wyglądali, gdybyśmy nie mieli systemu operacyjnego? No, ja jestem zwolennikiem nielubianego Windowsa przez wielu. Inni OX-a bardzo się cieszą z tym OX-em i niektórzy mnie starają się ciągle do tego przekonać, to znaczy Maca, a ja zawsze mówię, to jest tak egoistyczny system. iPhone. iPad. O, dobra. Kiedyś był DOS, teraz Windows. Jest Linux, jest Android, jest ten OX, który wspominam. To są systemy, które pozwalają nam, użytkownikom, komunikować się z procesorem. Bo wiecie, procesor jest bardzo prosty i tam nie ma co komplikować. On jest tylko bardzo szybki w przeliczaniu. On tylko jest 0, 1, 0, 1, 0, 1 i to ileś milionów, właściwie miliardów w tej chwili na sekundę albo jeszcze więcej. Wyobrażacie sobie miliardy na sekundę zero jedynej. Nie jesteśmy w stanie tego my zrozumieć. A więc potrzebny nam jest system operacyjny. No właśnie, nasz duch komunikuje się z wszechmogącym, nieogarniętym, niepojętym Bogiem. Jak my jesteśmy w stanie go ogarnąć i przyjąć i zrozumieć i porozmawiać. Mamy system operacyjny, nasza dusza, która się kontaktuje z duchem. I wtedy możemy mieć, że tak powiem, obraz naszego Boga. Możemy zrozumiewać, pojmować to, co On do nas mówi. Gdy my mówimy, a więc piszemy na klawiaturze, to te nasze klawiaturowe przyciski są przetwarzane na ten język zero-jedynkowy i on idzie gdzieś tam. I jest przetwarzany i przychodzi odpowiedź. Więc tak sobie to mniej więcej wyobrażam dla skomputeryzowanego naszego społeczeństwa. No dobra, z tym, że to, co dzieje się we współczesnym świecie, to, że wirusy pojawiają się i atakują nasze systemy operacyjne. A jak wirus opanuje system operacyjny, to ten system operacyjny przekazuje nam niewłaściwe informacje. Bo jest zainfekowany. Bo po prostu to, co wychodzi z procesora, ta informacja jest przetwarzana, ale przez zniekształcony wirus. Dlatego w tym świecie technologii są takie różne sposoby, jak firewall czy jakieś antywirusy, różnego rodzaju obronne środki, aby temu zapobiec. Oczyszczamy od czasu do czasu nasz komputer. Piotr mi powiedział, musiałem wyrzucić komputer, bo był tak zawirusowany, że już się go nie dało w ogóle. No to, ale z naszą duszą to nie jest tak proste, żeby ją wyrzucić. No właśnie, jeżeli to jest taki system operacyjny porozumiewania się z Bogiem, co robisz, aby ten system operacyjny nie został zawirusowany? A wiecie, że jest zawirusowany u wielu ludzi. I to nawet wierzących, którzy poddają wątpliwość, że Bóg interesuje się ich życiem. Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, Bóg cię kocha. Bóg pragnie twojego dobra. Bóg mówi i przesyła informacje. Ja wiem, jakie mam myśli o tobie, o pokoju, a nie o utrapieniu. A człowiek odbiera?
Bóg mnie chyba opuścił, Bóg się mną nie interesuje. Gdzie był Bóg, gdy mnie to spotkało? Widzicie tutaj wpływ wirusa, który informuje zupełnie co innego, komunikuje niż to, co jest przekazywane od Boga. Drodzy, w tym świecie te komputery chronimy przed tymi wirusami. A co robimy dla naszej duszy? I to jest właśnie kolejny temat, kolejna sprawa, nad którą się chcę zajmować, Jak chronić naszą duszę, aby ona zawsze czytelnie i we właściwy sposób przekazywała nam to, co powinna, co odczytuje od ducha naszego. Abyśmy mieli prawdziwy obraz naszego Boga. Wiecie, jak się dzieją jakieś kataklizmy, to kto jest winien? Bóg! Przecież Bóg jest winien. Gdzie On był? Jeżeli jest wszechmogący i istnieje, to kiedyś tsunami u nas mówią, no tak. Jeszcze ktoś chce wierzyć, że Bóg istnieje? Gdyby był Bóg, to niewinni ludzie by nie ginęli. Huragany w Teksasie i powodzie. Przecież tam są ludzie wierzący i tak dalej. Jak Bóg mógł do tego dopuścić to, co się dzieje teraz na naszych oczach? Tak do takich wniosków dochodzą ludzie. No dobrze. Przejdźmy dalej, aby zobaczyć na to, jak Biblia postrzega duszę człowieka. Kilka tekstów Bożego Słowa. W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać: cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo cóż da człowiek w zamian za duszę swoją? To jest bardzo istotny tekst wskazujący na rangę naszej duszy. Dlatego też chcę od razu podkreślić, siostro, bracie, że nie zajmujemy się czymś takim pomijalnie małym, mało ważnym. Cóż da człowiek w zamian za duszę swoją? Albo co ci pomoże, jeśli cały świat pozyskasz, a poniesiesz szkodę? Albo w innym miejscu, piszcie do Tesaloniczan w 5 rozdziale, 23 wiersz. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie tylko duch ożywiony dla Boga, ale także dusza powinna być zachowana bez nagany na dzień przyjścia. Nie mówiąc już o ciele. Tyle, że tak, z reguły jako chrześcijanie dużo poświęcamy uwagi naszemu duchowi, z natury dla ciała? Jakże sobie dogadzamy. Każdy z nas wybiera to, co najlepsze, żeby zjeść na śniadanko. Za chwilę będzie obiad, to będziemy wybierać, żeby co? Dogadzać naszemu ciału. A dusza? A dusza, no jakoś tam sobie musi radzić. Wydaje się, że jest pozostawiona sama sobie. Drodzy, i tutaj chciałbym już przejść do tej podstawowej księgi, do której na którą chcę przez ten obóz zwracać swoją i waszą uwagę. Dlatego, że jest to księga, która pokazała mi kiedyś, przed paru laty, obraz duszy człowieka w specyficzny sposób. Ja wiem, że bardzo często różni interpretatorzy ksiąg biblijnych, w tym również Nehemiasza, widzą to nieco inaczej, ale ja chciałbym zupełnie inaczej też spojrzeć na tą księgę. I myślę, że zgodzicie się w pewnym momencie ze mną, że jest to równie możliwy sposób. Dlaczego? Dlatego, że tak, po pierwsze, Stary Testament jest pewnego rodzaju dla nas żyjących w obecnym czasie, a więc nowotestamentowym czasie, pewnym obrazem tego, co się wydarzyć ma, czy miało w Jezusie Chrystusie. Wszystko wskazywało na Niego w Starym Testamencie.
I teraz również nasze życie tam jest odzwierciedlone. Możemy z tego czerpać jako z obrazów. Z tym, że jest gdzieś porównanie, że oczywiście Stary Testament jest cieniem, a nie rzeczywistością. No cień ma to do siebie, że potrafi wiele rzeczy pokazać. Ja zazwyczaj brałem jakiś kubek i w jednolitym świetle, tylko jest jedno światło, ale to możecie wyobrazić. Jeżeli weźmiesz kubek pod światło i zobaczysz go, no to zobaczysz prostokąt. I możesz powiedzieć, o, to jest coś prostokątnego. A jak odwrócisz inaczej, to powiesz, o, to jest okrągłe. Prawda? A pod jakimś kątem? No można się domyślić, że to jest walec. Można naprawdę bardzo dużo rzeczy zobaczyć, patrząc tylko na cień. Można. Ale już nie zobaczysz, czy ten kubek jest pełny, albo półpełny. A już nie zobaczysz, jaki ma kolor. I wiele innych cech nie zobaczysz. Bo to może być prawie przeźroczyste, albo jakoś inaczej zbudowane. Jest wiele rzeczy, których niestety dopiero rzeczywistość ujawnia. Ale cień pozwala zobaczyć nam wiele. Więc Stary Testament jest cenny również dla naszej nauki, dla naszego, jako poradnik naszego życia duchowego. Drodzy, przeczytam pierwsze trzy wersety Księgi Nehemiasza. Bo dzisiaj, teraz właśnie na tym pierwszym spotkaniu, takie wprowadzenie chciałbym zrobić, a potem będziemy dalej rozwijać pewne myśli. Słowa Nehemiasza, syna Halkiasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jerozolimy jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. To jest dosyć minorowy, trudny obraz, który tutaj został przedstawiony. Gdy przyjrzymy się dalej, to spowodowało, że Nehemiasz rozpłakał się. Rozpłakał się. Ale przejdźmy najpierw do jakiegoś takiego tła historycznego. Księga Nehemiasza to jest jedna z ksiąg historycznych Starego Testamentu, a więc traktuje o pewnej historii, losach narodu izraelskiego w okresie właściwie już po niewoli babilońskiej, która powstała, napisana została około 450 roku przed Chrystusem. Czyli 450 lat, zanim Chrystus się narodził. I takich kilka dat tutaj pozwolę sobie wymienić. No one w jakiś sposób umiejscowią nam tą historię, na którą będziemy zwracać uwagę, czyli jakieś 2,5 tysiąca, czy ponad 2,5 tysiąca lat temu. W 605 roku przed Chrystusem Nebukadnesar uprowadza jeńców z Judei, czyli uprowadza do niewoli babilońskiej. 20 lat później, w 586 roku, Jerozolima i świątynia zostają zburzone przez Babilończyków. To była zasadą wtedy, że zwycięzcy zawsze niszczyli miejsca kultu, aby po prostu zaznaczyć swoje panowanie, niszczyli wszystko to, co mogło przywodzić tym zniewolonym narodom na pamięć i pozwalać szybko się odbudowywać. Więc niszczono, palono przede wszystkim świątynie i miejsca kultu, stolice, miasta. Więc Jerozolima i świątynia zostają spalone, zniszczone. Następnie Persowie pokonują Babilończyków i już około 536 roku za panowania Cyrusa, króla perskiego, możliwym stał się powrót narodu izraelskiego czy judejskiego z powrotem do Jerozolimy.
To zgodnie z tym, co było powiedziane, że 70 lat będą w niewoli. I wtedy to około 50 tysięcy uchodźców, czyli tych niewolników judejskich, opuściło tereny Babilonii czy Persji, bo wtedy już król Cyrus Perski zasiadał tam na tronie i zarządzał imperium. Wtedy około 50 tysięcy judejskich uchodźców powróciło do Jerozolimy. I po powrocie, wiecie co rozpoczęli? Od razu rozpoczęli odbudowę świątyni. A więc przystąpili do odbudowy świątyni. Także gdzieś około 516 roku przed Chrystusem nastąpiło zakończenie prac przy budowie świątyni. A więc świątynia została odbudowana. Nehemiasz natomiast przyjeżdża do Jerozolimy w 450 roku przed Chrystusem, czyli 50 plus 16 to jakieś 66 lat po oddaniu, po odbudowaniu świątyni. Wiecie, dla mnie już teraz powiem, że jest to obraz, kiedy świątynia została odbudowana w Jerozolimie, to jest obraz nowonarodzenia. To miejsce spotykania się z Bogiem, to miejsce przebywania chwały Bożej w człowieku. Świątynią Bożą jesteśmy. Ona została odbudowana i wszystko wydawać by się mogło, że teraz pójdzie już jak spłatka. I po takim długim okresie czasu, 66 lat od tego momentu, a właściwie rozpoczęło się to jeszcze 20 lat wcześniej, czyli mogę powiedzieć od 80 paru lat, od tego nowozrodzenia, bo wrócili, wyszli z niewoli, wypuszczeni na wolność, z powrotem u siebie, z powrotem na miejscu, w którym powinni się znaleźć. Świątynie odbudowano, świątynie przystąpili do odbudowy. Nehemiasz zapłakał, bo zobaczył, że ich życie jest w pohańbieniu i w wielkiej biedzie. Jak to jest możliwe? Zadałem sobie pytanie. Boże, ludzie, którzy wyszli z niewoli, ludzie, którzy czuli się naraz wolnymi, ludzie, którzy odbudowali świątynię, w której mogli składać swoje ofiary, z której mogli przeżywać bliską obecność z Bogiem, ich życie przez obserwatorów z zewnątrz wyglądało, że jest w wielkiej biedzie i w wielkim pohańbieniu. Zadałem sobie pytanie, Boże, czy aby czasem moje życie postrzegane przez innych nie wygląda choćby w odrobinie, w jakiejś części w taki sposób. Stąd ta księga dla mnie stała się mniej więcej obrazem mojej duszy czy mojej relacji z Bogiem. Świątynia stoi. Ofiary tam są składane Bogu, pochwalne. Jest relacja z Bogiem. Ale życie? Ale życie toczy się swoim torem. Tych porównań jest bardzo wiele i będziemy na nie wszystkie zwracać, może nie wszystkie, ale na niektóre z nich będę chciał zwracać uwagę. Jak to jest możliwe, że życie człowieka po nowozrodzeniu może być w takim stanie, tak określone, takimi mocnymi słowami? Może to nadużycie interpretacyjne z mojej strony? A jednak chyba nie. Drodzy, powód, dla którego Nehemiasz przyjeżdża do Jerozolimy, utwierdza go, że rzeczywiście jego bracia są nieszczęśliwi, są pełni wyrzutów, są bezsilni, bezradni wobec zewnętrznych nieprzyjaciół. Mają mnóstwo wyrzutów, są sfrustrowani tym, co się dzieje wokół. I dlatego też zwróćmy uwagę na trzeci wiersz, jego ostatnią część.
Wszak mur Jerozolimy jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. I tutaj jest dla mnie klucz. I to chcę powiedzieć wam, siostry i bracia. Jerozolimczycy, mieszkańcy Jerozolimy, uczestniczący w obrzędach, świętowaniu, w świątyni, mieli mur zwalony i bramy spalone. Wiecie, co to oznaczało dla starożytnych miast? Że każdy w każdej chwili mógł wchodzić, wnosić co chce, wynosić co chce. Po prostu wszystko działo się poza wszelką kontrolą. Iluż to dzisiaj ludzi nie kontroluje tego, na co patrzą, czego słuchają, w czym biorą udział. Z każdej strony nie mają żadnych barier, nie mają żadnych osłon. Chlubią się nawet tym, że są otwarci na wszystko. Rzekomo w tym kontekście, że mamy wszystko badać, a dobrego się trzymać. Ale jak trzymać się dobrego, jak z każdej strony może napływać wszystko, co chce? Oczywiście dobre też może wchodzić do Jerozolimy przez mury, których nie ma, które są zwalone. Ale wiecie, co najczęściej wchodzi? Zło. Bo żyjemy na takim świecie, na którym zło doszło do władzy. Szatan. To jest jego królestwo. I dlatego z tego świata nie oczekuj, że cokolwiek dobrego będzie budującego wchodzić. Kiedy patrzę na tych mieszkańców Jerozolimy, tak sobie pomyślałem, Boże, czy czasem rzeczywiście w Babilonii czy w tej Persji nie powodziło im się lepiej? Piękne ogrody, wspaniałe uprawy. Oczywiście nie mieli swojej świątyni, oczywiście nie śpiewali swoich pieśni, ich harfy powieszone, czy gitary gdzieś tam. Nie potrafili oddawać chwały Bogu, ale życie się wspaniale toczyło. Poniekąd tak jak ta moja rozmówczyni, która mówi, że za wcześnie wróciłam do Jerozolimy. W niewoli babilońskiej. Jak było, to było, ale było dobrze. W Egipcie ci, którzy wyszli pod wodzą Mojżesza, też w pewnym momencie doszli do wniosku, że to, że słup ognia ich prowadzi nocą, a obłok w ciągu dnia, że obecność Pana jest wśród nich, naraz to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Bo nie mam co jeść, a już to, co mam, to ciągle ta manna. No, wreszcie weekend, będą jakieś przepiórki. Jak to wygląda najczęściej w naszym życiu? No właśnie, a jak powinno być? Dlatego też mówię, że pomimo tego, że Duch został ożywiony, mury obronne Jerozolimy zostały w stanie takim, jakim pozostawił je nieprzyjaciel. Żyjąc w tym świecie, gdy rodzimy się fizycznie, wychowani w tym świecie, człowiek po prostu nie ma ochrony swojej duszy, nie ma tej świadomości takiej. I nieważne jest, czy pójdę do wróżki, czy będę czytał horoskop, czy będę z takich czy innych źródeł korzystał. To jest po prostu mało istotne. Ludzie z tego korzystają. I dobrze im się powodzi. I rodzisz się na nowo i gdy nie masz pewnych murów, ograniczeń, no to zaczyna być problem. Dlatego, że Duch w środku mówi to, co Bóg chce. Ale ściany, mury są rozwalone. To jest jeden z obrazów. Żeby już dopełnić jakieś tam jeszcze tego mojego spojrzenia na księgę Nehemiasza, chcę wam dodać, że dla mnie Nehemiasz jest tutaj i tutaj. Tak z teologii troszkę użyję określenia typem Ducha Świętego. Będziemy przyglądać się Nehemiaszowi, który jest posłanym
przez króla, przez władcę. Jest posłanym do Jerozolimy, aby nie przyjść z pustymi rękoma, ale przynieść wszystko, co potrzebne, by odbudować mury. Bracie i siostro, Bóg jest zainteresowany odbudową, restauracją, odnowieniem czy ukształtowaniem na nowo, uformowaniem fortyfikacji naszej duszy. Tak, aby to, co duchowe, mogło być duchowo rozsądzane. Iloż to ludzi duchowych nie potrafi duchowo rozsądzać pewnych rzeczy. Patrzą na pewne sprawy, nie rozumiejąc ich do końca. A więc Nehemiasz tutaj, jako postać historyczna, dla mnie staje się typem, czy takim symbolem Ducha Świętego, który przychodzi posłany. Znaczy Jezus Chrystus nie powiedział, będę modlił się do Ojca, aby posłał wam Pocieszyciela. W tym przypadku Nehemiasz oczywiście przyszedł pocieszyć tych ludzi, którzy byli w beznadziejnym i opłakanym stanie. Ale przyszedł zrobić coś więcej. Wiecie, my często, gdy mówimy Duch Święty, to od razu mamy na myśli dary Ducha Świętego i cuda. Ponadnaturalne działanie. A ja patrzę i widzę, że Duch Święty bardzo dużą część swojej uwagi w moim i w twoim życiu poświęca, chce poświęcać temu, aby moje życie stawało się coraz to bardziej szczęśliwe, usatysfakcjonowane w Bogu, w tych codziennych, normalnych, nie ponadnaturalnych okolicznościach. To, że w pewnym momencie nawet nikt nie musi zwracać niektórym ludziom uwagi, że coś jest niewłaściwe. Czasami mamy taką gorliwość, nawraca się ktoś, a my odwiedzamy go w domu, zobaczymy się, o, tutaj jest obrazek, tam obrazek, tu jakaś figurka i tak dalej. I ty to jeszcze trzymasz? To trzeba wszystko wyrzucić. A ta osoba jeszcze nie jest na to przygotowana, bo jej ściany jeszcze nie są odbudowane, a my zaczynamy to od razu burzyć, chcemy to ściągać, zrywać, wyrzucać. Ale gdy przyjdzie ten Nehemiasz, Duch Święty, on zacznie odbudowywanie i w pewnym momencie ta osoba powie, wow, co to robi w moim mieszkaniu? Nie spotkaliście takich sytuacji? Ja spotykam je dosyć często. Nie mówiąc nawet o tych rzeczach, nie wskazując palcem, przychodzą do mnie ludzie i mówią, o, pastorze, czy to dobrze zrobiłem? Ja mówię, no jeżeli tak Duch cię poprowadził, ja to popieram. Ja się z tego cieszę, że chcesz, aby twoje życie i twoje mieszkanie i otoczenie było czyste. No więc takie oddziaływanie. Dalej Nehemiasz przyszedł wyposażony. Duch Święty przychodzi z darami, nie przychodzi z pustymi rękoma. Nehemiasz dostał wszystko, co było potrzebne, aby odbudować mury Jerozolimy. I Nehemiasz też przyszedł otoczony gwardią wojskową, a więc przyszedł z mocą. Jest moc, która ochrania, która stanowi taką protekcję, że nieprzyjaciel z zewnątrz nie ma takiego łatwego dostępu. W tej księdze będziemy widzieć funkcjonowanie nieprzyjaciela, powiedzmy szatana i demonów, jak chcą oddziaływać na nasze życie. To zobaczymy w następnych rozważaniach. Ale teraz chcę wam powiedzieć, że gdy Duch Święty przychodzi, on przychodzi w pełni przygotowany do dzieła wykonywania tego w twoim i w moim życiu, co najważniejsze. To jest to, co wczoraj pokazywałem z listu do Hebrajczyków, że dla ludzi, którzy byli w rozterce, iść w tą czy w tamtą stronę, dokąd się udać, jaką podjąć decyzję, stanął Bóg
aby im popsuć takie słowo, jak zapisane w liście do Hebrajczyków. Nie porzucajcie ufności. Stańcie mocno na nogach swojej wiary, bo nie należymy do tych, którzy się cofają, ale tych, którzy idą do przodu, osiągają zwycięstwo. A dalej później, gdybyśmy zwracali uwagę, to patrzcie, jakie mamy obok świadków, którzy byli przed nami, którzy wytrwali, którzy przeszli przez może trudniejszy okres niż my. Oni teraz tak siedzą jak gdyby na trybunach, a na bieżni jesteśmy ja, jesteś ty. Mamy wielki obok świadków, więc biegnijmy tak, abyśmy laur zwycięstwa osiągnęli. To jest nasza nadzieja, to jest nasze powołanie, abyśmy w ten sposób mogli postępować. A więc mury były rozwalone, bramy były spalone. Cóż jeszcze mogę dalej podać? Nehemiasz przystąpił więc do odbudowy naszej, powiem, duszy. Przywrócić jego zadaniem było godność naszej istocie. Ja już tam się gdzieś dzieliłem w którejś zborze tutaj wśród was, będąc, nie wiem, w którym, nie pamiętam już, że ja mam specyficzne przeżycie, jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym. Dlatego, że patrząc na mnie, możecie teraz zauważać, no, mówi jakoś tam do ludzi i nie wstydzę się, nie krępuję się. Ale chcę wam powiedzieć, że takim nie byłem. Ja w wieku kilkunastu lat, gdy chodziłem do technikum, gdy uczyłem się w szkole średniej, do teraz nie spotkałem tak bardzo zakompleksionej osoby, jaką ja byłem. Nigdy w życiu nie byłem w stanie przemówić jednego słowa przed klasą. Dwóch ludzi to tłum taki, że szczękościsk, czarno w oczach, czerwony na twarzy. Koniec. Nic. Gdy mnie wyciągnięto wręcz, to wszystko po nowozrodzeniu. Ja miałem pewność zbawienia. Więc przyszli po mnie lider spotkań młodzieżowych w zborze, a było nas tam wtedy chyba 8 w zborze. Przyszedł do domu, bo zapraszał mnie, w życiu nie miałem zamiaru udać się na młodzieżowe, ale po drodze z przystanku autobusowego przyszedł do nas do domu, Edward, zbieraj się, idziemy na młodzieżowe. No to już nie było wyjścia. Poszedłem, ale krótki był mój pobyt na tym młodzieżowym. No bo po modlitwie wstępnej była taka sytuacja, że zaproponował, żebyśmy czytali po kolei werset z któregoś tam rozdziału. No ja akurat byłem tym 8, który miał czytać. Nie dlatego, że nie umiałem czytać, albo że coś składałem literki i trudno mi czytanie szło. Absolutnie nie. Ale jak sobie uświadomiłem, że tych 8 czy 7 ma słyszeć mój głos, a ja swój przy nich, to jak przyszła na mnie kolejka, całe szczęście, że siedziałem blisko drzwi. I możecie mi wierzyć lub nie. Byłem chyba wtedy mistrzem świata na setkę. Wróciłem do domu. Powiedziałem, nigdy więcej na żadne młodzieżowe. Bo tam mi nie pozwolą siedzieć cicho. Ja miałem problem z nowonarodzeniem, wam muszę powiedzieć. Bo wiecie, jak było? Czy ktoś chce pojednać się z Chrystusem, podnieść rękę? A ja byłem obserwatorem od dawna, takim dosyć, wydaje mi się, bystrym. I myślę, aha, dobra, no podnoszą rękę. A co będzie dalej? Już później zauważyłem, co będzie dalej. Ci, co podnieśli rękę, niech wyjdą teraz do przodu. No więc wyszli do przodu. To jeszcze może by przeszło w moim przypadku. Ale co? Wyszedłeś do przodu? No to teraz po kolei módl się i wyznawaj swoje grzechy i pokutuj i proś Jezusa o przebaczenie i
przeżyjesz w ten sposób nowozrodzenie. Myślę, Boże, jeśli to jest jedyna droga do zbawienia, to nie dla mnie. Wiecie, to jest dzisiaj może i wesołe, gdy tak mówię, żartując sobie z tego, ale jako nastolatek ja sobie robiłem treningi psychologiczne, że moja cała rodzina pójdzie do nieba w dniu pochwycenia Kościoła, a ja zostanę tu na ziemi. Przygotowywałem się nawet na to, że pójdę do piekła. To były koszmary nocne, to było coś okropnego. Ja z wielkim drżeniem i wdzięcznością dla Boga wspominam tamten czas, z czego mnie wyrwał. I to nie zmieniło nowozrodzenie, bo wiecie, Bóg przygotował dla mnie inną, zupełnie drogę nowozrodzenia. Przeżyłem to sam w pokoju u siebie w mieszkaniu. Ale gdy przyszedł Duch Święty, też mówiłem, a nie będę już tego wspominał, w bardzo dziwnych okolicznościach. Nie pragnąłem, nie modliłem się, byłem oburzony, że mi czas zabierają. To była niedziela po nabożeństwie. Ja miałem zaplanowaną trasę rowerową z kolegą ze szkoły. Piękna pogoda. A tu dwóch braci po nabożeństwie przyszło i mówią, słuchajcie, tak odczuliśmy, że musimy przyjść do waszego domu, żeby się modlić o chrzest Duchem Świętym. Moja mama i mój tato strasznie pragnęli. A ja byłem tak wychowany, że pomimo, że miałem swój plan, tylko miałem tylko prawo mieć w swoim sercu, ale nigdy nie wyrazić werbalnie. Więc żeby im dać do zrozumienia, że się z tym nie zgadzam, i oni klęczeli na środku pokoju, żeby się modlić wokół tam stołu. Ja poszedłem do kąta, tam była sofa, tyłem odwróciłem się do nich wszystkich i klęczałem tam, odwrócony zupełnie. Z moją siostrą, bo 7 lat młodsza, więc byłem jej idolem, więc jakby to inaczej. Nie trwało minutę, a wiecie, to wtedy był czas, że trzeba się modlić o chrzest Duchu Świętym 5-6 godzin. Wszyscy spoceni, wymęczeni do końca. A ja myślę, zepsuty cały dzień. Ja raz w pewnym momencie patrzę na swoją siostrę, że w tym kącie ona coś mówi jakoś tak dziwnie. Jej nie słyszałem. Chwilę potem ja też coś mówiłem, ale tego nie słyszałem, ale ona na mnie patrzy. Z niepokojem odwróciłem się, patrząc na moich rodziców i tych dwóch braci, oni patrzą na nas. Przeżyliśmy przez Duchu Świętym. Zaczęliśmy się modlić językami w takim stanie. Wyobrażacie sobie zbuntowanego, niepragnącego człowieka. Czy mógłby to być prawdziwy chrzest Duchu Świętym? Ja modlę się dzisiaj, do dzisiaj językami. To chcę wam zapewnić do tamtego momentu. Ale to, co dla mnie było najważniejsze, to fakt. To była niedziela. A potem była następna niedziela i w czwartek odbywał się jakiś taki ogólnopolski zlot na Zagórnej. Na Zagórnej to było. I Edward stoi z gitarą, aby prowadzić uwielbienie. Kilkaset młodych ludzi tam było. A ja myślałem, że zawsze takim byłem. Ci, którzy mnie znali, mówią, to on czy to nie on? Normalnie nie było dla mnie problemem stać przed ludźmi. Dlatego ja chcę wam powiedzieć to świadectwo, że Duch Święty, gdy przychodzi, naprawdę uwalnia i dokonuje wielkiego wyzwolenia naszej duszy. Jestem tego dowodem. Wiele lat temu, dawno to było, w 80-tych latach, oczywiście uczyłem się angielskiego, starałem się jak najlepiej. Byłem zapraszany tu do Stanów, jeździłem po wielu, wielu zborach. 11 Stanów bodajże jeszcze nie zaliczyłem. Mój język był wtedy znacznie lepszy niż teraz, bo to, wiecie, ostatni raz byłem 25 lat temu. Ale się poprawiał cały czas był w użyciu. Także mogłem głosić, wyobraźcie sobie, na przykład w Queensway Cathedral w Toronto, 14 tysięcy ludzi. Pastor mówi, masz swoje pół godziny, 40 minut. I mnie to nie przeszkadzało, że ja robię błędy.
Jak macie pretensje, że coś tam niepoprawnie powiem, to spróbujcie słuchać mnie po polsku. Nie miałem już żadnego zahamowania w tym względzie, żeby głosić o wielkości Boga, który potrafi dokonywać wielkich rzeczy w życiu człowieka. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy pozwolili Nehemiaszowi, Duchowi Świętemu, odbudowywać nasze mnie. On to zrobi doskonale. On to zrobi wspaniale. On to zrobi w cudowny sposób. Ponad nasze spodziewania. A kończąc tą swoją historię, powiem tylko tak. Przez wiele lat nie powiedziałem publicznie nikomu o tym, jak przeżyłem przez Duchem Świętym. Niektórzy wiedzieli, no bo jak powiedzieć ludziom, że przeżyłem przez Duchem Świętym, będąc zbuntowany, nie pragnąc tego, nie prosząc o to, mając zupełnie inne plany. Ale jak zostałem kaznodzieją, jak zostałem pastorem, w pewnym momencie sobie myślę, Boże, no wypadałoby kiedyś ludziom powiedzieć, powiedz mi, pomóż mi, co to się stało, jak to się stało. Wiecie, dostałem odpowiedź. Ja dostałem na swój użytek odpowiedź. Bóg mi pokazał, że Duch Święty jest dla każdego z nas darem. Niezasłużonym, niezapracowanym. Ja go otrzymałem nie dlatego, że prosiłem, nie dlatego, że byłem grzeczny, nie dlatego, że byłem taki bardzo blisko Boga. Bóg powiedział mi, to jest moja łaska, którą Ci okazałem. A ja powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że mogłem tę łaskę przyjąć. Bracie i siostro, bądźmy otwarci na to, by przyjmować Bożą łaskę, bo ona naprawdę w sobie zawiera coś bardzo cennego i wartościowego dla naszego życia.